Juli zniósł taki super rower. Ale fajny rower, ale gdzie on mieszka? Coś nie mogę tutaj znaleźć tego właściwego adresu. Chociaż wydaje mi się, że to dobry adres, ale to ta droga w ogóle? Jakoś dziwnie, dziwny ten mały domek. Czy to na pewno tu? No ale wszystko się zgadza, no to chyba to. Dobra, no to zobaczmy, czy on faktycznie tu mieszka. Halo? O, Julius, jesteś w domu. Fantastycznie. O, cześć, mamo. Chodź. Cieszę się, że już wróciłeś. Czekałam na ciebie. Mam nadzieję, że miałeś super wieczór razem z Julianem. Chciałbyś herbaty? Herbaty? No tak, wydaje mi się, że lubię herbatę, prawda? No oczywiście, przecież uwielbiasz herbatę. Co to za pytanie? Przecież zrobiłam twoją ulubioną herbatę z kopru. Z kopru? A, tak, poproszę. Tak mi się wydaje. Ale ohyda. To co pije Emma z mamą? Fu. No to opowiadaj. Powiedz, jak było u twojego nowego przyjaciela. Bawiliście się? Co robiliście? No tak, Julian jest super chłopakiem, naprawdę. Bawiliśmy się trochę deską, deskorolką i poznałem jego dwie siostry. Byliśmy też na placu zabaw. Naprawdę super. A, no to fantastycznie. Cieszę się, że masz nowego przyjaciela. A czemu twoje włosy wyglądają tak dziwnie? Co zrobiłeś? A, o kurczę, faktycznie włosy inaczej. A wydaje mi się, że to od kasku na rower. Tak, musiały się przyklepać. Tak, to dlatego tak wyglądają. Ach, rozumiem. No dobrze, no to cóż, mamy też z wczorajszej kolacji tutaj chleb. No i pij swoją herbatę w takim razie. Tata niedługo wróci. Tata niedługo wróci? Aha, okej, ale tylko chleb? A nie ma jakiegoś dżemu i masła orzechowego? No niestety. No nie mieliśmy kiedy kupić i jest masło po prostu. A, czeka. Witajcie. Ach, cześć Frank. Cześć tato. Ach, fantastycznie. Mam nadzieję, że miałeś super wczorajszy wieczór. A ty? Jak ci się pracowało, kochany? No tak, o, ja zawsze zimno i brudno. O, a dlaczego brudno? Ach, Julius, zawsze przecież wiesz o co chodzi. Przecież wiesz, że pracuję w kanale. No. Okej, okay, dlatego zimno, brudno. No tak. Ach, kochany, mam nadzieję, że nie było zbyt wykańczająco. Ach, dobra. Super, bardzo dobry chleb. Będę chyba się dosłownie od razu szedł kąpać i do łóżka. Jestem po prostu wykończony. Ach, oczywiście, zrób to. Zasłużyłeś na dobry odpoczynek. A ty? Ty chyba też już przygotuj się do spania, co? Aha, ale nie jestem do końca zmęczony. Ale przygotowałam dla ciebie fantastyczną opowieść do snu. No chodź. Ale może bym pooglądał telewizję. No ale przecież, Julius, wiesz, że nie mamy telewizora. Nie ma telewizora, a laptop? No Julius, przecież wiesz, że nie mamy takich rzeczy. A okej, no. No dobrze, to w takim razie opowieść, niech będzie. Naprawdę, wymyśliłam dla ciebie fantastyczną historyjkę. Ale gdzie idziesz? Mamo, ja bym chciała jeszcze pojeździć trochę na rowerze, bo zupełnie nie jestem zmęczony. Także pojeżdżę, jak się zmęczę, to wrócę, dobrze? O matko... Ale dziwnie, nie ma ani laptopa, ani nie widziałem ani telewizora. Mama mówi, że nie ma. O matko, i domek taki mały, tylko chleb do jedzenia z masłem, ale dziwnie. Ziołowa herbata, którą pije mama, fuj. Naprawdę dziwnie. Taka nuda, pooglądałbym telewizję. Chociaż rower jest naprawdę fajny, ale cała reszta, ale nuda. Muszę powiedzieć, że już tęsknię za Emmą i za Haną. To musi być smutne. Bez rodzeństwa. Mam nadzieję, że jesteś wystarczająco zmęczony i że podobała ci się historia. O, chciałbym już pospać w moim łóżku. O, i tęsknię za Emmą i Haną, mamą, tatą, nawet z kotem. O, chciałbym być w domu. Fuj, jeszcze mama Juliusa mnie pocałowała na dobranoc. Uch.